Uśmiechnij się trochę. Lekko. Mamy kolejną rybkę. Spód wyspy. Będziesz płynął? No to płynę z tobą. No, weź go tutaj. Podholuj. Popatrz, popatrz. Jak no widzę, jest. Widzę co się dzieje. No. Jak ja mam go podciągnąć. Popatrz, popatrz. Co jest? Ja mówię do niego. A jest, a do niego. To jest kaban, dlatego. No, no dobra, kaban. No dobra, ciągnij go do góry. No nie tak łatwo go. Ci żonuruje boce. Ależ hol. No ładnie. Ładnie muruje. Nie, on złęczy się. No. Wiesz, dopóki on się nie pokaże, to nie ma. Jest, zaczyna być widać. Zaczyna kłabnąć. Teraz tak, zaczyna kłabnąć. No, widzę. Widzę go. Wychodzi i zaraz go pobierzemy, ale musi się zmęczyć, jeszcze nie. Teraz jest dopiero moment. To jest ten moment, on wyszedł. A tak cały czas to było. No. On wyszedł dopiero, pierwszy raz, także na spokojnie. Popatrz. No. Popatrz, teraz go do podbieraka. Do podbieraka, masz go. Yes! Jest w podbieraku. Usiądź, siadł. Dobra. Ale szkarb! Ja cięż nie mogę. Kurde, gdzie są twoje wędki? No już przepłynęliśmy nad moją wędką. Dobra. Słuchajcie, na zasiadce na krążnie Jarek rozwala system. Czwarta ryba powyżej 10 kilo. Jest! 16 kilo. Czekaj, pokłon dla publiczności. 16 taczek. Piękny karp. Przepiękna ryba. I sobie nie chcę odpłynąć, ale już, już. Idzie, i goodbye. Idzie. Ale dał nam ognia, co? Nie no, dzisiaj kolega Jarosław rozwala system. Piąta ryba. Ja chyba za chwilę pojadę do domu. No, to wiem, że koń. Poczekaj, ja ci pomogę. Znowu muszę niestety za podbierakowego robić. Tu jest podbierak. O, to jest moje zadanie na dzisiaj. Użycie podbieraka. Bo nie łowię. Nie łowię. A, czekaj, dwa podbieraki. U ciebie jest chyba. Jest to chyba ja może pójdę. Może ja pójdę. Boże, co tu się dzieje? Eldorado. Ogromna ilość zielska napływająca z wiatrem na nasze stanowiska bardzo utrudniała raz, że hol ryby, ale także obserwację brań. Też holuję.
widzę, wiesz, na czyją wędkę ona została złapana. Na twoją. Na moją? Tak, bo to jest twoja kuchnia. No, bo pięć jak dychy. Ale wiesz co, nie, to sling waży kilo 200. Czyli będzie 9,5 gdzieś tam. No, 9 kilo, nie? 9 kilo, no. No poczekaj, bo on... Pierwsza ryba na krążnie. Nie jest może jakaś gigantyczna, ale zawsze cieszy. 9 kg. Nastroszył się, jak nie wiem. I zaraz go wypuszczamy do wody, tylko musimy trochę go odkazić. Piękny karpik. Wspólnie wyciągnięty. Tak jest. I wypuszczamy do wody. I najważniejsze, że mimo takich tych, właśnie rybka jest w świetnym stanie. Nic się nie stało, jest zdrowa rybka i mimo, że poszła boczne ze wstawy, jednak się udało wyporować. Jarek! Chodź! Chodź, gdzie jest podbierasz? Tu leży podbierasz. Czekaj, gdzie jest podbierasz? Tu to? Tu. Dobra. Słuchajcie, to już jest pewne, że ta zasiadka na krążnie przejdzie do historii. A słuchajcie, dlaczego? Ponieważ niewątpliwie ta ryba w swoim gatunku należy do mojej życiówki. Jeśli chodzi o amura, to niewątpliwie jest to moje PB. Nie wiem ile waży, ale 10 to jest minimum kilogramów. Przepiękna ryba i życzę każdemu, żeby taką złowił. Słuchajcie, na co ta rybka wzięła? Na Roni Rig. Zaraz go wyhaczę. Roni Rig. Cream Seed 14. No, na taki zestaw. Jestem przeszczęśliwy. I jeszcze raz pokazuję. Pokazuję tego kloca. Zobaczcie. Po prostu genialna ryba. Dla takich ryb warto przyjeżdżać na krążno. Naprawdę. Muszę ją wyciągnąć z podbieraka. I zaraz ją zważymy. Popatrzcie na to. Waga pokazuje 16,100. Wiem, że sling waży 1,120 kg, czyli lekko nieco poniżej 15 kg. Jest to niewątpliwie moja życiówka, jeżeli chodzi o amura białego. I zobaczcie, jaki piękny pełnołuski wylądował na macie. Odjazd na wędkę Maćka, mniej więcej ze 120 metrów z okolicy wyspy. Wziął na pojedynczą kulkę Cream Seed, Roni Rig, czyli stercząca do góry. I taki piękny łuski karpulec wylądował na naszej macie. Zaraz go ważymy i pokazujemy dalej. No, kładź go. Nie urawali sprzętu, sobota udała. Zaczęło się jak najlepiej. Chyba to my, nie ma więcej gry. Cześć.
Słuchajcie, to, że Maćkowi się udało wyciągnąć tego karpia, przed chwilą go zważyliśmy, 12,5 kg, piękny, pełnołuski, to po prostu jakiś cud. Zobaczcie, co zostało z jego wędki. Pokaż tutaj. Generalnie w trakcie holu popsuła się szpula, przestała chodzić góra-dół i cała żyłka zaczęła nawijać się tutaj w górną część szpuli, przez to zaczęła spadać, więc ostatnie 30 metrów to... robota ręczna. Tak, dokładnie. Jeden ciągnął żyłkę, drugi trzymał wędkę, jakoś wspólnymi siłami udało nam się tą rybę wyholować, także ta wędka już na tej zasiadce łowić nie będzie, kołowrotek nadaje się do naprawy. Jeszcze tu może z drugiej strony. Zobaczcie na ten pysk. Piękny. No, buźka. No, to już do ciebie należy. Co? No, wypuszczenie ryby. Oczywiście, że tak. Trzymaj odkażacz. No. Płyń, rośnij. I wracaj. A, poszedł jak torpeda. Gratulacje. Co ładuję do łódki zanętowej? To są kulki Crimseed 18, pocięte na połówki. Dużo gotowanej konopi. Trochę kukurydzy. Trochę orzecha tygrysiego. Daję też stick mix z Crimseeda. Natomiast wszystko zalewam takim syropem, on jest dosyć gęsty, i taką mieszankę z dwie łyżki wędrują do łódki zanętowej, a za dużo nie trzeba, tyle, troszeczkę w drugą komorę. I na to wszystko kładę znowu mojego Roni Riga, podbitego pojedynczą kulką pop-up. To jest też Crimseed, trochę zalaną też tym syrupem i zaraz podepnę jeszcze pod tą małą pv-kę. Dobra, no i to wszystko jeszcze taką pv-eczką. Ją sobie przygotowałem wcześniej w domu. Przebijam tutaj blisko tego węzełka, no i to wszystko wędruje sobie zaraz na miejsce, gdzie będę łowił. To branie tej dwunastki sprzed momentu było daleko. No, w zasadzie nie pod wyspą, ale tak na prawo od wyspy i tam też zamierzam przewieźć swój zestaw. No i tak wygląda łowisko krążne. Fajny klimat. Duże ryby. Wygoda, bo jest tutaj domek sanitarny. Wiesz co? Trzeba wylać wodę. Wylać wodę trzeba. Tak. Moment. Myślę, że najpierw haczyk wyrzucę. Nie wiem. Czy to w stanie złapać? Dobra. O! No. O, kamie! Próbuję flak wypluć haczyk. Musisz go wyjąć, Tomek. Wiem, no już chwila. Chodźcie. No chodźcie teraz już tam. Ale no wyjmij mu ten haczyk, kuźwa. No już wyciągam. No wyciągnij mu.
się uspokoić. Ale wbite jest tak, że... I dlatego to jest. Masz do wychowy, nie wyciągniesz. Ma, on, a wyciągnął ją do dobra. Twarde to wszystko. No, chodźcie. No, uwaga. Twarde to wszystko. Po dwóch stronach, nie? Tak jest, nie? Słuchajcie, taki mały dąbelsik. A zobaczcie teraz rybę. Na tego dąbelsik. To nie tak prosto. Nie jest to tak prosto, ale zaraz. No, jeszcze raz tak. O! Przepiękny amur. Tak oceniam go w granicach 9 kilo, no może 10. Zważymy go za chwilę. No i wypracowaliśmy łącznie ile rybek, chłopaki? 9, tak? 9. No, królem jest Jarek polowania. 5,5 ryby, zaraz powiem dlaczego 5,5. Ja 2,5. A dlaczego 2,5? Bo wyciągnąłem karpia, który tak naprawdę był zaczepiony na przyponie wędki Jarka, więc liczymy rybę na pół. To był taki karp około 9 kg. Teraz Maciek parę godzin temu wyciągnął karpia 12,5 kg. No i teraz, medal. No i teraz ten amurek. Ja myślę, że dlatego już drugiego amura łowię, bo wrzucam zestaw bezpośrednio w zielsko, parę dosłownie 10-15 metrów od brzegu i pewnie te amury tam siedzą. Także taka piękna ryba. Pamiętajcie, tylko na Mega Fish Channel i zaraz ważymy i rybka wraca do wody. No to co? Ważonko. To jest. Przed chwilą go zważyliśmy. 11 kilo. No. Także kolejna ryba, słuchajcie, powyżej. Powyżej 10 kg na tej zasiadce, w zasadzie prawie mniejszych nie łowimy, poza jednym karpiem 9 kg, no jesteśmy mega zadowoleni.